Cześć kochani, witam Was na moim kolejnym filmie. Dziś wrócimy do tematyki higieny naszego sprzętu i na warsztat bierzemy gąbki. Dlatego nie przedłużam i zapraszam do dalszej części filmu. Dokładnie tak jak w filmie o pędzlach, chciałabym opowiedzieć o farbach, mówiąc o nich w kilku etapach, czyli o tym, jak dbamy o farby przed pójściem na zlecenie, na malowanie, w trakcie i co robimy z nimi, kiedy już skończymy malowanie. Zacznijmy od tego, co się dzieje, kiedy zaczynamy się pakować na nasze zlecenie. Przede wszystkim sprawdzamy, czy nasze farby są w terminie. Jeżeli nie mamy nigdzie napisanego terminu, warto jest przy otworzeniu farby napisać dzień, w którym otworzyliśmy farbę z tyłu na wieczku. Jeżeli zastanawiacie się, ile czasu farba jest przydatna do malowania, to zazwyczaj znajdziecie informację, że do 12 miesięcy lub do 18 miesięcy. Na wieczku jest taki słoiczek narysowany i tam jest zazwyczaj 12M, 18M. Możecie sprawdzić w swoich farbach, na pewno jest coś takiego. Jeżeli nie, tak jak mówiłam, napiszcie datę ważności i trzymajcie się tych 12-18 miesięcy. Ważną sprawą jest to, jeżeli sprawdziliśmy, że na przykład farba jest w terminie, powinniśmy obejrzeć ją, jak wygląda. Przede wszystkim, czy nie ma na niej pleśni albo czegoś, co wygląda podejrzanie, no bo farba mogła się zepsuć jeszcze zanim skończył się termin ważności. Nie powinniśmy już jej brać do malowania, no bo wtedy to, co tam zakwitło w tej farbie, przeniesiemy na twarz dziecka, na pędzel i na inne farby. Więc to jest pierwsza sprawa. Druga sprawa, najprostsza, po prostu sprawdzamy, czy nasza farba jest czysta. No bo jakby nikt nie chce być pomalowany brudnymi farbami, a my nie chcemy malować brudnymi farbami. O tym, jak doczyścić farby, opowiem na końcu. O tym w tej części, gdzie opowiem, jak sprzątać farby po zakończeniu malowania. I to tyle. Spakowaliśmy się, jesteśmy na zleceniu i teraz jak powinniśmy zadbać o to, żeby utrzymać jak najwyższy poziom higieny naszych farb na zleceniu. Przede wszystkim powinniśmy trzymać farby ustawione na stole w naszej walizce, tak żeby każda stała oddzielnie, żebyśmy się zrozumieli, żeby jedna nie stała na drugiej, czyli na przykład jedna farba wieczkiem nie stała w drugiej farbie w środku niej, po prostu żeby one się ze sobą nie stykały, stały oddzielnie, czy były rozdzielone po pojemnikach, czy po specjalnych podkładkach, czy po specjalnych wydzielonych jakichś paletkach na te farby, tak żeby każda miała swoje miejsce, stała i żebyśmy wiedzieli, że stoi tam i jest w porządku. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa, dbamy o to, żeby dzieci nie dotykały naszych farb. To się wydaje bardzo niewinne i uwierzcie mi, że dzieci bardzo często tak robią i ja podczas swojej pracy muszę często pilnować, bo widzę taki palec, który tak po prostu się zbliża do tej farby, bo jest na przykład błyszcząca i różowa i wtedy muszę powiedzieć, nie dotykamy farb, nie dotykamy, dlatego że raz dziecko będzie brudne, potem dotknie kogoś, czegoś, naszego sprzętu, białej ściany i ta ściana będzie różowa. A dwa, po prostu nie wiadomo, co dziecko ma na rączkach, czy te rączki umyło, czy wcześniej nie dotknęło czegoś brudnego, czy nie nakichało sobie w te ręce i nie wpakowuje nam rączek w te farby i nie przenosi nam po prostu tego z rączek do naszych farb, a my tego nie przenosimy na inne dzieci. Dlatego bardzo uczulam na to, żeby pilnować, żeby nikt nie dotykał palcami ani rączkami naszych farb. No i też jeżeli jesteśmy przy tym, żeby nie dotykać naszych farb, też uważamy na to, żeby nie kichać i nie kaszlać na nasze farby. Dotyczy to zarówno Was, jak i osób, które stoją w kolejce. Oczywiście, jak już ktoś kichnie, no to staramy się zwrócić mu uwagę, nie kichaj na farby, nie nachylaj się nad farbkami, nie wiem, zakrywaj buzię, no ale my również też o to dbamy, nie kichamy, nie kaszlamy na farby, mimo że to my i mimo że to nasze farby, no to możesz być przeziębiony i jeszcze nie bardzo o tym wiedzieć. No i nakichasz tym na farby. Więc jakby dbamy o to, żeby ani wy, ani dzieci nie kichały, nie kaszlały, nie smarkały nam na farby, nie ziewały w ręce i nie dotykały tych farb. I to jest tak naprawdę z takich
podstawowych rzeczy na zleceniu wszystko. I teraz, sekunda, ja się zastanowię. Kolejną sprawą jest to, co się dzieje z naszymi farbami. Tak jak w filmie o pędzlach mówiłam, że niczego nie zakraplamy do wody, tak samo niczego nie pryskamy na farby, żeby je zdezynfekować. Już tłumaczyłam to bardzo dużo razy, ale powtórzę to jeszcze raz, bo może ktoś trafił pierwszy raz na mój film. Jeżeli jesteś pierwszy raz na moim filmie, to subskrybuj kanał, który jest tutaj, sobie przycisk. Jeżeli mamy nasze farby i uważamy, że potrzebuje dezynfekcji, to nie musimy się o to martwić, ponieważ w farbach jest już składnik, który jest po prostu bakteriobójczy. To jest pierwsza sprawa, a druga sprawa, nie psikamy, nie dokraplamy niczym do naszych farb, z racji tego, że nie wiemy, jak zareaguje osoba, na którą przeniesiemy już jakąś zdezynfekowaną farbę, a po prostu tak naprawdę zmieszane dwa składy chemiczne, które już w inny sposób reagują, mimo że farba była bezpieczna i dopuszczona przez wszystkie instytucje, które dopuszczają farby ze względu na ich skład i barwniki, no to my sami zmieniliśmy ten skład, sami zaingerowaliśmy i tak naprawdę ta farba może być już po prostu nie tak bezpieczna, jak była. Może, nie musi, ale po co to sprawdzać i po co ryzykować? Ja bym wolała tego nie robić. Jeżeli zauważymy, że nasza farba jest brudna, a co się zdarza przy używaniu różnych technik, no to po prostu ja czyszczę to w taki sposób, że psikam na to trochę wody i papierowym ręcznikiem lub bawełnianą ściereczką zbieram ten nadmiar lekki, brudnej farby i farba jest czysta, ładna, piękna i błyszcząca, tak jak była, zanim się pobrudziła. To się tyczy dokładnie tak samo mokrych chusteczek. Nie czyścimy farb mokrymi chusteczkami, mimo że zdaję sobie z tego sprawę, że wiele osób tak robi i nigdy nic się nie stało i może nigdy nic się nie stanie, no ale jakby ja wolałabym nie sprawdzać na dzieciach, czy te mokre chusteczki nie wpłyną na to, że coś się zadzieje ze składem farby lub po prostu niektóre dzieci mają uczulenie na mokre chusteczki. To może na siebie różnie wpływać, więc po prostu bym nie używała mokrych chusteczek zarówno do doczyszczania farb, pędzli, jak i buzi dzieci. I kiedy minęło już nasze malowanie, jesteśmy spokojni o to, że nasze farby są w dobrym stanie, no to teraz sprawa bardzo ważna, moim zdaniem chyba najważniejsza z tych trzech etapów, to o to, jak zadbać o nasze farby po skończonym malowaniu. Przede wszystkim musicie zwrócić uwagę na to, że te farby są po prostu wilgotne. Z racji tego, że są to farby wodne, aktywujemy je wodą, żeby pracować musimy cały czas po nich psikać, no to one nie wysychają opak. Przynajmniej jakby robić na nich sucha warstwa, no ale farba jakby cała jeszcze dosycha. Więc musimy zadbać o to, żeby farby schować w taki sposób, żeby się nie walały, nie przewalały, ponieważ wieczka mogą się na siebie nałożyć, farby, wieczka wbiją się w farby, powyciągamy farby, to jest po prostu nieoszczędne i bez sensu, zużywamy sobie farbę i szybciej będziemy musieli ją kupić. To po raz, po dwa, jeżeli farby czasem są zbyt wilgotne, mogą nam wypłynąć. Po co? Po prostu marnować sobie farby i robić tak, że są brzydkie, podrapane, powylewane, wieczka są brudne i trzeba je później czyścić. Lepiej jest je schować do walizki czy do jakiegoś kuferka, w którym trzymacie swoje farby. I tu są jeszcze takie ciekawe dwie sprawy, ponieważ wiem, że część osób zamyka farby po skończonej pracy i trzyma je w zamkniętych pudełeczkach. Ja nie używam zakrywek, moje farby są cały czas otwarte i tak polecałabym też ich używać. Dlaczego? Dlatego, że zamykając wilgotną farbę, tworzymy idealne środowisko do tego, żeby rozwinęły się tam na przykład grzyby albo jakieś inne bakterie. Po prostu robi się wilgotne środowisko, które lubią jakieś różne drobnoustroje, no i wtedy nasza farba jest dużo szybciej do wyrzucenia niż na przykład minął jej termin przydatności lub po prostu jest dobra do używania. Więc dobrze jest te farby po prostu osuszyć, na przykład jeżeli widzimy, że farba pływa, to przyłożyć ręcznik papierowy, ściereczkę bawełnianą, schować do walizki, nie zakrywać. A w domu, jeżeli już przyjedziecie do domu,
otworzyć to, farby postawić, czy jeżeli macie taką możliwość, żeby każda farba stała sobie samotnie, oddzielnie w walizce, to wysuszyć je otwarte w walizce, po prostu w pokoju, na powietrzu, nie na kaloryferze, tak żeby ona sobie spokojnie oddychała, dosychała, lub po prostu jeżeli macie takie kuferki, że trzeba te farby układać jedno na drugie, no to po prostu wystawcie je na stół, niech one sobie spokojnie pooddychają, powysychają, żeby były w pełni bezpieczne. I tu miałam wspomnieć o tym, jak doczyszczamy brudne farby. Już opowiedziałam o tym w połowie filmu, ale jeszcze raz szybko powtórzę. Jeżeli nasze farby są brudne, to jeszcze przed wyschnięciem możemy po prostu wytrzeć je, wpsikać do nich trochę wody, wytrzeć bawełnianą ściereczką, papierowym ręcznikiem. Musimy tylko uważać, żeby to był taki ręcznik, który nie zostawia włókien, bo później musimy te włókna albo kawałki ręcznika wydłubywać i wydłubujemy to z farbą. I też musimy zwrócić uwagę na to, jak przyciskamy ten ręcznik papierowy albo ściereczkę, żeby po prostu nie wcisnąć i nie wydłubać sobie połowy farby. Wystarczy leciutko po powierzchni powycierać farbę i będzie ona czysta. I tak przygotowane farby stawiamy do suszenia, one sobie schną i od nowa powtarzamy nasz proces. I to tyle. Mam nadzieję, że mój film będzie dla Was przydatny i dzięki temu ułatwi Wam dbanie o to, żeby nasze farby posłużyły nam trochę więcej niż chwilę. I że rozwiałam Wam sporo wątpliwości i też odpowiedziałam może na Wasze pytania, bo zastanawialiście się, dlaczego tak się dzieje. Jeżeli tak, to jest mi bardzo miło, dajcie mi znać w komentarzu, czy coś było dla Was nowego, a może Wy macie jakieś fajne patenty na to, jak jeszcze lepiej zadbać o to, żeby Wasza farba była w pełni higieniczna. I widzimy się w następnym filmie w następny czwartek. Cześć, do zobaczenia. Pa, pa.